And welcome to the special Hangout, Google Hangout, for Dr. Dane here and the BMU class in Paris. Witamy wszystkich na hangoucie z doktorem Dane'em przed klasą będąc sobą zmieniasz świat w Paryżu. My name is Cass Thomas and we have Dr. Dane here. Mon nom c'est Cass Thomas et on a Dane here avec nous. Ja nazywam się Cass Thomas. Mamy tutaj doktora Dane'a here. Well, seems that we have lost our friend Cass, perhaps. Donc, il semble qu'on a perdu notre ami Cass. I can hear her. Je l'entends. You can hear me. Chyba straciliśmy naszą przyjaciółkę Cass, prawdopodobnie. Ja ją słyszę. Donc on a cholera, słyszycie mnie? Enrique, mamy dzisiaj wspaniały hangout dla Was i mamy dzisiaj wspaniałą Henrykę, która będzie dzisiaj dla nas tłumaczyć. Cześć Henryka. Będziemy mieć tutaj tłumaczenie konsekutywne, ale na klasie BNU będziemy mieć tłumaczenie symultaniczne, więc nie będziecie mieć takich przerw jak tutaj. And I'm grateful that we have it this way, because I like being able to hear the French personally. I'm just saying. Moi, j'ai de la gratitude que ça soit cette fois-ci, comme ça. Ja po prostu lubię słuchać francuskiego, tak tylko mówię. I think you're going to be hearing a lot of French in Paris, Monsieur Dane. Myślę, że będziesz słuchał wielu Francuzów. Oczywiście z tym francuskim akcentem. The book is going to be available also in French next year, but I've got the Italian version. Książka będzie dostępna również po francusku w przyszłym roku. Mam tutaj włoską wersję, a ten hangout będzie tłumaczony na wiele języków. J'ai le livre en italien avec moi et aussi pour dire que ce hangout il sera traduit à plusieurs langues différentes. And we're real excited to have Dane for the first time ever in Paris. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że mamy po raz pierwszy Dane'a tutaj w Paryżu. Paryż naprawdę czeka na ciebie, Dane. Wszyscy jesteśmy podekscytowani. And thank you for choosing the 16th chapter of your book, the last chapter of your book. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten 16 rozdział książki jako temat właśnie na ten hangout. Pour faire ce bonus hangout comme une invitation pour le BMU à Paris. We have some questions for you from French people, and they are in English. So we'll get to those. Czy są jakieś pytania od Francuzów? Zaraz dotrzemy do tych pytań. Et je vais te poser ces questions-là, mais je vais d'abord te passer le micro et te souhaiter te donner la parole ou ce qu'on fait dans des hangouts. The topic of this hangout in the chapter is what if you were not. Tematem tego hangoutu to jest, a jeżeli ty nie jesteś tym i kim myślisz, że jesteś. Co to znaczy, Dane? To, co się dzieje, wielu ludzi chodzi sobie i myślą, że ich dramaty i traumy są prawdziwe, że to szczęście, nieszczęście jest jedynym wyborem, w jaki, jak mogą żyć. Ja też tak żyłem przez 15 lat temu. And what occurred for me was I got to a place where if that continued I was I co wydarzyło się w moim życiu? Dotarłem do takiego miejsca,
kiedy stwierdziłem, że jeżeli będzie tak to trwało, to nie chcę tutaj już być. I knew there was more, but nothing that I had ever done had shown me how to live that. Wiedziałem, że było więcej, ale nic, co robiłem do tamtej pory, nie pokazywało mi, jak żyć. Jak żyć tym, jak tym oddychać, jak być tym cały czas bez przerwy pracowania nad problemami, które wciąż trzeba rozwiązywać. Et j'avais jamais eu cette possibilité de vraiment vivre qu'il n'y a pas besoin d'avoir de problème et qu'on peut vivre sa vie depuis une légèreté en étant heureux. And so what I realized, I came to Access Consciousness and actually got the tools. Więc zdałem sobie sprawę, kiedy pojawiłem się w Access Consciousness i otrzymałem te narzędzia, które wykreowały tą zmianę, której nie potrafiłem w żaden inny sposób wykreować. Zdałem sobie sprawę, że my tak naprawdę jesteśmy magią i cudami chodzącymi. I nikt nie tego, tylko tego nie zauważa. And so what this is about is the awareness that. Więc o co w tym wszystkim chodzi? To jest ta świadomość, że jesteśmy magicznymi, niesamowitymi istnieniami chodzącymi po tej planecie i że to jest ten czas, żeby wreszcie się obudzić i wreszcie być tą magią, którą naprawdę jesteśmy. De prendre conscience de la magie du miracle mystique extraordinaire que tu es et de commencer à vivre, de se réveiller. Et de commencer à le vivre dans sa vie. Yeah, you say start, and it's funny because you call the last chapter of your book the beginning. Powiedziałeś zacząć. A mówimy o ostatnim rozdziale twojej książki. A mówisz teraz o zaczynaniu. To ciekawe. Tu l'appelles le début. Exactly. It really is the beginning because once you have a taste. To naprawdę jest początek, ponieważ kiedy wreszcie zasmakujesz tego bycia sobą i posiadania siebie samego. I tam wszystko się zaczyna. W tym rozdziale, w ostatnim rozdziale, mówisz o tym, o żądaniu, które musimy mieć, które miałeś 20 lat temu, które zmieniło wszystko w twoim życiu. Kiedy powiedziałeś, że chcesz stąd zniknąć, jeśli nic się nie zmieni. And that's the demand that you make. And you say in the last chapter that we spend as much time. To było żądanie, którego dokonałeś. I mówisz w tym rozdziale, że prosiłeś o tą zmianę. Et tu parlais de cette demande que tu as fait toi-même dans ta propre vie. Czy możesz powiedzieć troszkę więcej o tym, jak to było? Et dans ce dernier chapitre dans le livre, tu parles du fait comme nous tous on demande, on fait ce demande aussi fort qu'on le résiste. C'est presque comme si on se mettait les bâtons dans les roues. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? What we've been taught is that we need to continuously second guess ourselves, that we don't. Nauczeni byliśmy tutaj tego, że musimy bez przerwy uważać, że nie mamy umiejętności, które naprawdę posiadamy. Więc spędzaliśmy tak wiele czasu zaprzeczając nas samych sobie samym, zamiast mieć po prostu tą łatwość w kreowaniu tego, co naprawdę pragniemy wykreować jako nasze życie, jako nasz świat. Et de pas faire confiance à notre savoir. Et donc on passe beaucoup de temps à essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas ou à essayer de créer notre vie depuis cette énergie-là. We think that that is us and that's what you talk about. Myślimy, że tym jesteśmy. Więc mówisz o tym właśnie w książce. It's the beginning when we finish your book. Więc to są narzędzia, które pozwalają żyć inaczej. Więc kiedy zaczynamy, to co mamy zmienić najpierw? Od czego zaczynamy? Gdzie zaczynamy? To jest to miejsce.
Kiedy będziesz czytać tę książkę, zmieniasz się w trakcie jej czytania. Nie zmieniasz się w coś innego niż jesteś. To jest zmienianie tego niedobrego już ubrania, które na ciebie nie pasuje, które nosiłeś zbyt długo i zmieniasz. Zmieniasz się inaczej. Mais plutôt on change et on devient différent pour devenir la différence qu'on est, pour enlever toutes les couches de quelque chose qu'on n'est pas vraiment. And so, as that old outfit that you've been wearing called your life starts to come Więc to stare ubranko, które nosiłeś, które nazywało się twoim życiem, kiedy zaczyna z ciebie schodzić, pod spodem jest to, całkowicie zupełnie nowy sposób patrzenia na siebie, na bycie w świecie i zupełnie inne dostępne wybory, których nie miałeś do tej pory. Więc miejsce, w którym możesz zacząć, gdybym naprawdę kreował swoje życie dzisiaj, jako nowego siebie, który wiem, że jest możliwy, to co bym teraz wybrał w tym momencie? Mówisz w książce o tym, że nie umiemy tego kognitywnie zauważyć, że się zmieniliśmy, ale wiemy, że się zmieniamy. To, co ja uwielbiam w tych narzędziach, w twoich klasach, w każdej jednej klasie, ponieważ ludzie zauważają, że się zmieniają. Wydaje się niektórym, że zmieniłeś włosy albo coś innego. En utilisant ces outils, on change. On n'a pas forcément la conscience cognitive et on comprend pas vraiment qu'on a changé. Mais on change en venant dans ces classes, en utilisant ces outils. Et même les gens qui participent à tes classes, ils disent je sens que j'ai changé. C'est peut-être ma coupe de cheveux, je sais pas, mais je sens que je suis différente. Is there what is the difference? I know that there is, so this is Jaka jest różnica? Ja wiem, że jest, ale to jest retoryczne pytanie. Kiedy widzimy Cię tutaj na hangoucie, jak między patrzeniem na Ciebie tu, a byciem na klasie osobiście? Jest jakaś różnica de lire le livre, de venir, de être sur ce hangout et de venir à une de tes classes bien mieux? Yeah, I thought that was a short translation. The way that to describe it is with the immersion of energy. Sposób, w jaki można to opisać w pewnym sensie, ukazuje się jakaś energia. Kiedy ludzie czytają książkę, muszą iść w swoim własnym tempie i mają te malutkie kawałeczki solidności w swoich światach. Te kawałki tego, co było jakąś ścianą osądu ich samych. Jakiejś niepoprawności, którą siebie definiowali. I to się wszystko rozsypuje. In the book is a deep dive because I get to cover so many subjects over 300 pages. Książka tak naprawdę dotyka tak wielu tematów i daje wam tak wiele różnych sposobów patrzenia na rzeczy. W jakiś sposób rozprasza te wszystkie ograniczenia w różnych sferach twojej rzeczywistości. Na hangoutach my poruszamy jakiś jeden temat. Spędzając tylko godzinę jest wspaniałe. Mamy jakieś poczucie tego, co jest możliwe. Ale jest tak wiele dostępnych rzeczy w tym temacie, w tym jednym temacie. En parler. Et dans cette une heure, c'est chouette de le partager,
Mais il y a tellement plus de choses dans laquelle on peut aller et on arrive à avoir un goût, une sensation de cette énergie, de ce que ça peut être. Et il y a tellement d'autres qui est possible. And yet you also get to have different perspectives presented to you by the person who you interviewed, the people who you interviewed, also what I might say that's different, that's something brand new that's coming up in the moment. So prowadzą wywiad, które prowadzą te spotkania, to kreuje jakieś otwarcie zupełnie innego miejsca. La possibilité d'avoir le perspective différent de la personne qui interview et qui est présent comme énergie dans le moment présent, qui va pouvoir ouvrir d'autres prises de conscience pendant le hangout même. The only part I heard in that last translation was the shack hangout. I like it. The shack hangout. Ostatnie słowa. Bardzo mi się podobały. Shack hangout. C'était juste une particule de ça où c'était un shack hangout. Yeah. You know, thank you for that answer. Well, can I say the thing that I haven't? You can say everything. Czy mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, której nie powiedziałem? Możesz powiedzieć wszystko, uwielbiam Cię. Where it all comes together, where you get the depth and the breadth and the contribution of hundreds of other people. Kiedy wszystko to razem jest zebrane, kiedy wkładem są setki innych ludzi i kiedy oni tam z Tobą są, którzy są dla Ciebie wsparciem, to mamy właśnie na klasie 3-dniowej, będąc sobą zmieniasz świat. La contribution de toutes les autres personnes qui sont présentes pour co-créer du changement ensemble, ça c'est vraiment pendant les classes de 3 jours et demi de BNU. What occurs in the 3.5-day class is I have a table on stage and I'm working on people. To, co się zadziewa na tych 3,5-dniowych klasach, mam stół do masażu, gdzie pracuję nad ludźmi i przenoszę całą tę energię do ich świata. Nawet nie wiem, jak to opisać. I w klasie, na klasie idzie to też do waszego świata. J'arrive à accéder dans l'énergie de ces personnes d'une manière complètement incroyable. Et ce qui se passe, c'est que cette énergie, elle entre dans ton monde aussi. Et c'est une communion et un travail ensemble pendant ces classes. And it's one of the most wonderful things in the world because as somebody, jest to jedna z najwspanialszych rzeczy na świecie. Kiedy ja pytam ich, gdybyś mógł mieć jedną rzecz z tej sesji, co by to było? Ta osoba odpowiada coś i w jakiś sposób to się aplikuje także do ciebie. Kiedy widzisz, jak oni, transformują się energetycznie, tak naprawdę dokonujesz też transformacji w sobie, idziesz tę samą ścieżką. Et quand la personne le formule d'une certaine manière, avec des mots, avec l'énergie qui est présente, et en fait, toi, tu l'as aussi, et tu l'entends différemment. Et il y a une nouvelle énergie qui t'est proposée, et tu peux continuer à vivre ta vie et l'intégrer dans ta propre vie d'une nouvelle manière. And I haven't been willing to say this before, but it's like nothing else on the planet. Nie chciałem tego wcześniej powiedzieć, ale powiem, nie ma nic takiego na tej planecie, co by przypominało to, o czym mówię. Na tej klasie Being You odkrywamy wszystkie aspekty życia, począwszy od ciała, poprzez szczęście, poprzez kreację, pieniądze, związki, seks, bycie w połączeniu z całą planetą i rozpoznawanie, że to teraz jest ten czas. C'est très vaste comme possibilité et on peut vraiment expérimenter ce sentiment de maintenant c'est le moment du changement. And that's the lovely thing about being in the class because to jest wspaniała rzecz, jeśli chodzi o bycie na klasie. Kiedy po raz pierwszy dowiadujemy się, że jest możliwe kreowanie swojego życia. Et le vivre vraiment, être entouré, baigné et traversé par cette énergie, ça éveille quelque chose en nous et ça nous donne la conscience qu'on peut vraiment transformer nos vies.
So it's like a little kid, you know, that has their little tools and they go out in the back and they try to build the house all by themselves. To tak jak dzieci mają swoje malutkie narzędzia i próbują budować swój mały domek za swoim domem. Kiedy idziesz na, jedziesz na klasę i patrzysz na ludzi i mówią, wow, ci ludzie też tam jeżdżą. Oni mają jakiś kawałek, którego ja potrzebuję. Czy to jest możliwe? To prawda. Ciężko to opisać, czym jest w ogóle bycie sobą. Ce qui me paraît incroyable, c'est que cette chose qui est être soi, being, être soi, qu'on ne peut pas vraiment décrire, toi tu le décris d'une manière qui fait sens et qui fait sens à chacun. Kiedy przychodzimy do ciebie, uwielbiam cię naprawdę, szanuję cię i twoją obecność. Ty pokazujesz to, ty tym jesteś. Ty tym oddychasz. On peut sentir, on peut vivre, on peut te voir vivre cette énergie, l'être, et on peut du coup taper dedans et la voir et le sentir vraiment pour soi-même. Dziękuję. Jak dotarłeś do tego miejsca, zaczynając od chęci skończenia ze sobą? Jak się wydostałeś z tamtego momentu, z tamtego miejsca? Et passer par ces étapes de tu savais qu'autre chose était possible et tu pouvais commencer à devenir créateur de ta vie. That is exactly the journey. What happened was, to jest dokładnie ta podróż. Co się wydarzyło, kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Access Consciousness i miałem sesję? Zdałem sobie sprawę, że przestałem myśleć, że to jest moja rzeczywistość. To wszystko się rozwaliło i dowiedziałem się, że rzeczywistość, która zawsze wiedziałem, że była możliwa i ta energia, która wiedziałem, że była możliwa, że jest teraz dostępna, żeby kreować i że mogę to teraz mieć i mogę tak teraz żyć. Il y a quelque chose avec les outils de Access et l'énergie qui a comme explosé cette solidité-là et qui m'a fait prendre conscience que vraiment autre chose est possible et que je peux vivre ma vie autrement. It was like somebody finally gave me permission to create the life that I always wanted. To tak jakby ktoś wreszcie dał mi pozwolenie, żeby kreować życie, którego zawsze chciałem i zawsze wiedziałem, że powinno być możliwe. I nikt nie wierzył, że to w ogóle mogło istnieć. Największy dar, który otrzymałem, to było to pozwolenie, żeby żyć życiem. Takim, które było dla mnie zabawą, a nie, co było dla mnie walką. Mając dostęp wreszcie do tego, to było to największym darem, który w ogóle mogłem osobiście otrzymać. I teraz widzę, że ten dar otrzymują ludzie, którzy przyjeżdżają na te klasy, właśnie to pozwolenie, żeby naprawdę żyć i cieszyć się życiem, a nie walczyć, będąc tutaj. Et c'est ce que je vois arriver à des gens qui viennent à des classes, c'est qu'ils se connectent de nouveau avec cette permission, ils se donnent permission et ils ont la permission d'être joyeux et de vivre comme ça, depuis la joie de vivre et pas depuis la galère et le poids d'être ici. And
That was the beginning. You know, I titled this last chapter "The Beginning." I to był początek. Tak właśnie zatytułowałem ten rozdział, początek. Więc dlatego zadaję ludziom to pytanie, teraz, czy teraz jest ten czas? I mówię, teraz jest ten czas, to teraz jest ten czas. Wy wiecie to, teraz jest czas. I to jest to, co mówię w tym ostatnim chapitrze mojego livre, że to jest commencement, maintenant, c'est le moment. Le moment est maintenant, c'est maintenant. Time for you to create the life. Czas, żeby teraz zacząć kreować życie. Tak, to jest czas, żebyście zaczęli kreować życie, które wiecie, że jest możliwe. To jest czas, żebyśmy razem wykreowali rzeczywistość i życie na tej pięknej planecie, które zawsze wiedzieliśmy, że jest możliwe. I wielu mówiło nam, że tak nie może być, ale my razem jesteśmy dużo silniejsi. Bądźmy razem i zmieńmy ten cholerny świat. Il est temps pour nous tous de créer la réalité et le monde ensemble qu'on sait qui est possible. Et il est temps qu'on puisse y croire, qu'on puisse le faire. Et il est temps de montrer à toutes les personnes qui disent que tu ne peux pas y arriver et que ce n'est pas possible. Il est temps de leur montrer que c'est possible et on peut y arriver. You were saying? Yes. I just wanted to say in the 16th chapter, which sounds a little bit like chciałam tylko powiedzieć, że w tym chapitre 16, qui en fait en anglais on pourrait croire que je dis dans la chapelle 16, puisque c'est le chapitre 16, puisque je suis à Rome, mais c'est pas ça, donc dans la chapitre 16. I never noticed that before. Do you notice the picture of God touching Dane's finger at the end of the chapter? No? Czy zauważyliście pod koniec rozdziału, jak palec Boga dotykał palca Dana? Szesnasty rozdział był jak szesnasta kaplica. Jeżeli teraz jest czas, mówiłeś tutaj o Ziemi, chciałam cię zapytać. Teraz. Więc prawda, czy Ziemia mówi do ciebie. Ce qui me paraît vraiment actuel et important maintenant, qui m'interpelle, c'est que maintenant est le moment. Maintenant, il est temps pour ça. Alors, ce que je veux te poser comme question sur ce Google Hangout Live, Dane, à toi, est-ce que la Terre te parle? Here's, rather than answering that question, let me ask you and everybody else. Zamiast odpowiadać na to pytanie, zadam wam i wszystkim, którzy oglądają, pytanie. Czy Ziemia mówi do was i przez was? I czy komunikuje się z wami w taki sposób, którego do tej pory nie uznaliście? Czy ona prosi was, żebyście obudzili się i byli tym, czym naprawdę jesteście? Czego nigdy nie potrafiliście nawet zdefiniować i wymyśleć. Qu'est-ce que toi tu sais? Est-ce que la Terre parle à travers toi? Est-ce que la Terre elle essaie d'avoir ton attention pour te dire réveillez-vous, réveille-toi pour enfin être quelque chose qui est tellement au-delà de ce que tu aurais jamais pu imaginer soit possible. You know, you're so fabulous with languages. This hangout is European. Jest to niesamowite z językami. Ten hangout jest dostępny w tak wielu miejscach. Ludzie, tak wielu ludzi może go słuchać. Masz niesamowity zmysł słuchu. To nie chodzi tutaj o uszy, ale ty słyszysz, jesteś obecny. Potrafisz słuchać, jesteś świadomy tego, co Ziemia też mówi. Et toi, t'es tellement ouvert et capable et conscient des possibilités avec les langues. Et donc même si c'est plutôt pour un public européen, tout le monde peut écouter ce hangout partout dans le monde. Et c'est ça qui est génial aussi de venir dans tes classes, parce que non seulement tu n'entends pas seulement avec ton oreille physique, mais tu entends et tu perçois des choses. Et c'est ça que je voulais souligner avec cette entendre ce que la Terre
First of all, thank you for that. And second, po pierwsze, dziękuję za to. Po drugie, jest jedna rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć wam wszystkim, którzy tam jesteście, którzy nie mówią po francusku, że ten hangout miał być na początku tylko dla osób, którzy mówią po francusku. Dlatego mamy właśnie takie tłumaczenie, a później pomyśleliśmy, dlaczego nie otworzyć tej możliwości, żeby każdy mógł w nim uczestniczyć. Więc wszyscy słuchają teraz francuskiego, nawet jeśli nie rozumieją, więc chcę powiedzieć wam wszystkim, niektórzy narzekają, o, to tłumaczenie nie powinno być takie. Gdybyście wiedzieli, skąd się wziął ten pomysł, po prostu chcieliśmy zaprosić wszystkich. Et on s'est dit, pourquoi seulement le limiter à un français? C'est pour ça qu'on a une traduction en français et qui peut-être peut paraître un peu plus long pour certains qui sont habitués à avoir que les Google Hangouts en anglais ou une traduction simultanée. Donc je voulais juste vous signaler aussi et vous informer qu'on avait envie d'ouvrir ça à tous parce que qui n'aime pas écouter le français et à qui ça ne pourrait pas être une contribution? Yes. Sorry. No, it's okay. The fun part of doing a hangout is that what you were speaking about the ear, sit ear. To, o czym mówiłaś o słyszeniu, byciu tym słyszeniem. Ziemia przez długi czas mówiła do mnie. Ja byłem z nią połączony, odkąd byłem małym dzieckiem i wiem, że wielu ludzi tym też jest. I zamiast to zobaczyć jako coś, co jest niepraktyczne, takie bajkowe, jakby to było, gdybyśmy uznali to jako bardzo praktyczną umiejętność, którą mamy, którą nauczono nas, żeby odcinać, jakby to było, gdybyśmy obudzili ją po raz kolejny. Depuis que je suis tout petit, la terre me parle et j'entends ce que la terre me dit, j'entends les informations de la terre. Et si maintenant c'était le moment pour nous tous de s'éveiller à ça et de commencer à entendre et à écouter les messages de la terre et les appels de la terre pour avoir notre attention. Yeah, it's very May. I'd love to get in. We have a question from Penelope. Mamy tutaj pytanie. Je vais poser une question de la part de Penelope en France, qui va aussi participer à la classe BNU. Et il me semble que sa question a quelque chose à voir avec ce dont on parle là maintenant, donc je voudrais te la poser. Enrique has this question as well. Henryka także ma pytanie, jak mieć dostęp do totalności siebie? Będąc coraz bardziej świadomą, postrzegam te energie, które nie są wygodne dla mojego ciała. Wiem, że nie wszystkie należą do mnie, ale są wciąż obecne. Jak mogę sprawić, żeby było to łatwiejsze dla mojego ciała? Przestań to osądzać. C'est toi qui m'as envoyé la question. Yeah. How to access the totality of my body? Yeah. Alors, jak mieć dostęp do totalności swojego ciała? Totalnie do swojego ciała. Trop grand. Comment je peux recevoir ça? Et quand j'ai ces sensations dans mon corps qui paraissent inconfortables, surtout quand je suis dans une foule avec d'autres personnes, comment je peux trouver une aisance avec ça? That's first part, stop judging it and stop judging what you're aware of. Przestań osądzać to. Przestań osądzać to, że czego jesteś świadomy, jest złe i niepoprawne i rozpoznaj, że to jest twoja świadomość. Jeżeli masz świadomość, nie musisz się zakleszczać w tym. Możesz tego użyć, żeby to popchnęło cię do przodu. Et reçois-le comme une prise de conscience, reçois-le comme un message. Et ainsi, du coup, tu n'auras plus besoin de le voir comme un problème et il ne va plus coller à toi comme quelque chose qui te fait mal ou qui est inconfortable. And so, one tool that you can use, which is a tool you get in the first access class. Jeszcze jedno narzędzie, które możesz użyć. Tak naprawdę na pierwszych klasach otrzymujesz to narzędzie. Kiedy masz jakieś energie, z którymi nie jest ci łatwo,
interesujący punkt widzenia, że mam taki punkt widzenia. C'est que pour chaque intensité que tu sens dans ton corps, tu peux te dire un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue là. And then again, interesting point of view, I have this point of view. Et de nouveau, jeszcze raz, interesujący punkt widzenia, że mam taki punkt widzenia. Jeszcze raz, interesujący punkt widzenia, że mam taki punkt widzenia. Un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. And the energy that has been there sort of stuck like i energia, która była tam jakby zatkana, za każdym razem, kiedy to wypowiesz, będzie się zmieniać. Chaque fois que tu dis ça, ça le dissout et l'énergie elle change. Donc c'est pour ça le dire plusieurs fois et le permettre de se dissoudre. And between 3 and 10 times of just saying interesting point of view, I have this point of view, even if you don't believe 3 do 10 razy mówienia tego, nawet jeśli w to nie wierzysz, zazwyczaj to się rozprasza. Juste le dire, całkowicie. T'as même pas besoin de le croire, juste le dire, ça fait changer l'énergie et ça le fait dissoudre complètement. That's a start. It gets you out of the judgment. Od tego można zacząć. Przestać osądzać, ponieważ coś postrzegasz, co się odczuwa jako jakieś zaciśnienie, że jesteś w tym zciśnięty i wtedy osądzasz, że coś jest z tym nie tak. Où tu as décidé qu'il y avait quelque chose, que c'était un problème et que voilà, ça commence à dissoudre tout ça. Wow. Could it have anything to do with the earth? Czy może to mieć coś wspólnego z ziemią? Est-ce que cette question, est-ce que dokładnie, tak, jasne. Peut avoir quelque chose à faire avoir avec la terre? I'm not sure if you got that part, Henrika, because Dane said once you acknowledge, if you stop judging it, nie wiem, and acknowledge it as an awareness, something completely. Czy to przetłumaczyłaś, Henrika, że kiedy przestaniemy osądzać to, co się zadziewa, to coś zupełnie innego się może ukazać. C'est là où il y a un changement d'énergie et il y a le jugement, l'énergie du jugement qui se dissout et qui transforme ce point de vue-là. So one that is actually one of the things that occurs with our bodies. Jest to jedna z rzeczy, która zadziewa się w naszych ciałach. Jest to jeden ze sposobów, w jaki Ziemia naszą uwagę Ziemia prosi nas wtedy, bądźcie dla mnie wkładem, bądźcie dla mnie wkładem. Tak przyciąga naszą uwagę. Et pour avoir notre attention. Et quand on a mal quelque part, on s'arrête et on fait attention. Alors que c'est la terre, en fait, en vrai, qu'elle est en train d'essayer d'avoir notre attention et dire, est-ce que tu peux me contribuer avec l'énergie, quelque chose que tu as, est-ce que tu peux me contribuer avec cette énergie-là? Czy mogę przeczytać pytanie, które właśnie się pojawiło? Ludzie lubią te hangouty, bo kiedy czytamy ich pytanie, to się czują, że są bardzo blisko. So, a question from the web. How do you put a demand on yourself and hold yourself to it? Jak mamy żądać od siebie? La question c'est. I've rarely held myself accountable to anything in life. I give up on everything. What is this? And how do I move beyond these stupid patterns? Ja rezygnuję z tak wielu rzeczy, nie potrafię zażądać od siebie, jak to zrobić, jak to zmienić. Comment on s'engage ça, comment on s'engage avec soi-même pour en fait vraiment finir et aller jusqu'au bout de quelque chose. Rarement je vais jusqu'au bout d'un engagement avec moi-même et je le lâche trop tôt ou je vais pas jusqu'au bout. Comment je peux moi m'engager avec moi-même? When you find something that's fun enough for you, big enough for you, kiedy znajdziesz coś, co będzie wystarczająco zabawne, wspaniałe, cudowne, niesamowite dla ciebie i kiedy ty będziesz wystarczająco sam dla siebie,
nie będziesz miał żadnego problemu, żeby się w coś zaangażować, nigdy. So how much of your life are you living? Jak wiele waszego życia przeżywacie w taki sposób, że nie ma ono nic wspólnego z wami, dlatego się jemu opieracie cały czas. Nie jest wystarczająco wspaniałe, duże, cudowne, zabawne. And this entire chapter is about getting out. I cały ten rozdział jest właśnie o tym, jak wyjść z tego małego życia, które udawaliście, że jest wystarczające dla was, i rozpoznać, że teraz jest czas na coś zupełnie innego, co nie było dostępne w tej rzeczywistości. I wy to wiecie, i ja to wiem, i my to wiemy, i teraz jest na to czas. Que tu croyais étant le tien et que tu croyais qu'il fallait que tu vis pour ouvrir la possibilité vers quelque chose de totalement au-delà de ça, quelque chose qui te correspondra et quelque chose qui sera vrai pour toi et quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu as pu imaginer. You know, Dane, we've somehow almost have to give ourselves. Wiesz, Dane, w jakiś sposób musimy dawać sobie na to pozwolenie. I mamy te narzędzia i wtedy musimy wiedzieć, że wybieranie dla siebie nie jest wybieraniem przeciwko komuś innemu. Na klasach, kiedy widzimy ludzi, którzy wybierają dla siebie, i to jest delikatne. Nie musi być tam walki. Et ce que je vois aussi dans les classes, qu'on voit dans les classes avec toi, c'est qu'il y a des gens qui choisissent pour eux, et depuis une douceur, depuis un espace qui est une énergie qui est totalement différente, où ça contribue à tout le monde, et choisir pour soi ne veut plus dire choisir contre quelqu'un d'autre. And that is exactly what to jest dokładnie to, co zadziewa się, kiedy naprawdę wybieracie dla siebie. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Myślą, że musi to być na siłę, że musi być trudne. To nie jest. Zostawiam takiego. Wszystko, czego się trzymacie, gdzie zdecydowaliście, że wybieranie jest dla siebie, posiadanie siebie, wybieranie siebie jest trudne. Czy teraz to odkryjemy? Et être vraiment toi totalement doit être compliqué et fastidieux et lourd. Est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça? Yes, please. Right and wrong, good and bad, pod and posh, tak. All nine shorts, boys and beyonds. And I'm sorry, zgodanie, zgoda, dobrze, źle wszystko dziwi. I want to pause soon. That's fine. Okay. Będę mówił troszkę krótszymi zdaniami za chwilę. Jest ok. C'était assez long, donc difficile de traduire. Okay, so while we're at it, and if you don't understand this clearing statement, that would be a great reason. Kiedy nie rozumiecie tego zdania, tego oświadczenia odkrywającego, myślę, że to będzie świetny powód, żeby przyjechać na klasę. Bien comprendre de ce formule de balayage, c'est une super raison et une super excuse pour venir en classe. But I'm not here just to talk, guys. I'm here to create change. Nie jestem tu po to, żeby tylko mówić. Jestem tu, żeby kreować zmianę. Najlepiej jak potrafię, żeby ułatwiać wam, żebyście wy kreowali zmianę. Najlepiej jak ja potrafię wam w tym pomagać. Wszystkie projekcje, oczekiwania, separacje, osądy i odrzucenia, które macie, że bycie sobą będzie trudne i że będzie czymś niedobrym dla innych ludzi, zamiast mieć świadomość, że będzie to wspaniałością dla innych ludzi, czy wszystko, co się pod tym kryje, z czym odkryjemy. Et va être mal pour les autres, pour les gens autour de toi. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire tout ça?
Times a gazillion, right, wrong, good, bad, all nine. Razy byłby ile razy? Zgoda, niezgoda, dobrze, źle, wszystkie dziewięć pakiem, wad, w skrócie ponadokularne sfery. Wszystkie punkty widzenia, które kupiliście od innych ludzi, kiedy dorastaliście, jak trudne jest życie i jak trudne wasze życie będzie musiało być. Czy teraz to wszystko zniszczymy, odkryjemy, proszę. Avec qui tu grandissais quand tu étais enfant et jeune, sur comment le changement et être toi devait être compliqué et difficile. Est-ce que tu veux bien détruire et créer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, church boys and beyond. Everything you bought from your mother. Wszystko, co kupiliście od waszych matek, zanim mieliście 2 lata, na temat tego, kiedy, gdzie, jak, dlaczego jesteście albo nie jesteście, czy teraz niszczym odkryjemy. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and meons, everything you bought from your father before the age of I wszystko, co kupiliście od waszych ojców, zanim mieliście 2 lata, na temat tego, kim, czym, kiedy, gdzie, jak, dlaczego jesteście albo nie jesteście. Teraz wszystko to zniszczymy, odkryjemy. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyond. And everything that doesn't allow you to know, wszystko, co nie pozwala wam wiedzieć, że teraz jest czas dla was, żeby mieć siebie, jakkolwiek to ma wyglądać. Czy będzie to oznaczało, że przyjedziecie na klasę, czy to znaczy, że kupicie książkę, czy to znaczy, że staniecie się supergwiazdą, cokolwiek to znaczy dla was. Wszystko, czym to jest, czy teraz jeszcze odkrywujemy, proszę. Que peu importe ce que ça puisse être pour toi, que ça soit venir à une classe ou devenir un superstar ou n'importe quoi dans ta vie que tu as besoin d'être pour être vraiment toi et accéder à toi, tout ce qui ne te permet pas d'accéder à ce savoir-là, tu veux bien le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyond. It's time, guys, for something totally different. Teraz jest czas na coś zupełnie innego niż do tej pory istniało. Macie umiejętność takiego wyboru i gdzieś wiecie o tym. Wszystko, co nie pozwala wam wiedzieć, że to wiecie i wiecie, jak to zrobić już i to już jest w was i to już jest wami. Czy teraz wszystko to zniszczymy, odkryjemy? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyond, and everything that doesn't allow you to know. Wszystko, co nie pozwala wam wiedzieć, że będzie dużo więcej zabawy, niż kiedykolwiek myśleliście, że w ogóle może być, że kiedykolwiek możecie mieć, czy teraz wszystko, co się pod tym kryje, z niczym odkrywujemy. Plus joyeux, plus excitant, plus joueur et plus extraordinaire de ce que t'es jamais pu imaginer. Est-ce que tu veux bien détruire et décrire ça aussi? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyond. My wciąż mamy ten koncept, że im bardziej mówimy o sobie, o byciu sobą, ludzie myślą, że będzie to bardzo poważne. O Boże, muszę teraz zacząć pracować nad sobą i to będzie bardzo poważne. Teraz muszę chodzić tak, jakbym miał kij wytknięty w tyłek. Qu'est-ce que c'est? En fait, les gens, ils deviennent tout sérieux parce qu'ils se disent « Ah ouais, c'est un truc sérieux, c'est comme si j'avais un balai dans les fesses et il faut que je me tienne droit et ça doit être sérieux. » Alors que non, être soi, c'est quelque chose où on est joyeux, où on peut accéder à ce joie d'être soi. That is when the joy actually starts and the lightness. Tam zaczyna się radość i ta lekkość i nie przejmowanie się tego, jakich wyborów dokonujemy i przestajemy się wreszcie osądzać. Jest czas, przyjaciele. To jest czas. In fact, it's called the being you
Tak naprawdę nazywamy tą serię hangoutów bycie sobą, a nie bycie kimś innym, tak? Look how expansive I am. Look at my flexibility. I can be big, I can be small. En même temps, cette série, elle s'appelle bien Being You, être soi, ça s'appelle pas être. Nie mówimy o tym, zobacz jaki jestem drogi, jaki jestem. Nie mówimy o byciu sobą. Yeah, we're getting so many chats saying we want the class in tak wiele... French, we want to always be able to hear the French too, so everyone is of the same. Rozmawialiśmy o tym, żeby wreszcie tę klasę usłyszeć po francusku. Masz taką całą serię klas. Masz taką klasę pod tytułem Zasmakuj istnienia. Będziesz w Kanadzie też. Ale ten hangout będą oglądać ludzie w różnych miejscach. Powiedz nam, czym są te klasy, te stery. Mamy klasę ESB, mamy SOP. Jest to takie zaproszenie, żeby być wszystkim, czym jesteśmy, wszystkie te klasy. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à ces classes de... Il y a le Taste of Being, qui est une soirée d'introduction à ce Being You Energy. Donc, il y a cette soirée-là, il y a la classe Being You, il y a le ESB et le SOP qui vont venir en Europe. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ces classes-là? Yeah, we have the Taste of Being going to be in... Tester klasy Zasmaku Istnienia będziemy mieć w Rzymie, będziemy mieć w Paryżu, czyli południową klasę 18 do 21 września, mamy ESB w Londynie, następny weekend, a później mamy klasę Symfonię Możliwości w listopadzie, jest bardzo dużo w Europie. Tak naprawdę ty pracujesz na całym świecie, oczywiście w Ameryce, w Australii, w Europie również, więc... Niedługo będziemy kończyć, dlatego powiedz nam króciutko o tych klasach. Après, on a la classe BU de 3 jours et demi du 18 au 21 septembre à Paris. Le week-end d'après, il y a le ESB à Londres. Et en novembre, il y a la classe SOP. Et ça, c'est juste la partie européenne. Dane, il fait des classes partout dans le monde. Donc, si tu n'as encore pas été à une de ces classes, vraiment, profites-en, saisis l'opportunité et rejoins-nous en classe pour vraiment vivre cette énergie-là. Et Dane, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ces classes? So the Taste of Being is the evening class. Tester klasy o byciu sobą. To jest taka wieczorna klasa, którą prowadzę. 2-3 godziny trwa. To jest klasa właśnie tak, jak się nazywa. Jesteśmy razem w jednym pomieszczeniu z grupą wspaniałych ludzi i odkrywamy jakiś jeden kawałek, próbujemy zasmakować tego, jak to jest być sobą i próbujemy to zmienić, czego do tej pory nie potrafiliśmy zmienić, więc tak naprawdę robimy to w trakcie tego wieczoru. Bah, c'est comme son nom le dit, c'est une classe de 2-3 heures, une classe du soir, où ensemble, avec une groupe de personnes, on explore un des aspects, une des approches de ce que c'est d'être soi. Et on va dans cette direction pour changer la solidité autour de ça et pour créer des nouvelles possibilités ensemble. Trzypodniowa klasa Being You jest jedna z klas, jedyna z klas, które prowadzę, która nie ma żadnych wymagań. Każdy może wziąć w niej udział. Podczas 3,5 dni wchodzisz do sali jako jedna osoba i wychodzisz jako ktoś, kto ma tak dużo więcej świadomości na temat swojego świata i swojej rzeczywistości i często odblokowujesz sprawy związane z nieszczęściem, z biedą, z przemocą, której doświadczyłeś i wiesz, że możesz kreować życie na swoich zasadach. Et pendant ces classes-là, on peut couvrir tellement de choses en partant d'un abus dans l'enfance, d'un souci, d'un problème de pauvreté, de manque d'argent, de n'importe quelle limitation,
qui te permet pas d'être toi et tu en sors comme toi que tu es vraiment. The ESB stands for energetic klasa ESB, energetyczna synteza istnienia, to jest zaawansowana klasa o byciu. Możesz wziąć w niej udział po klasach BARS, podstawowy i poziom pierwszy. Całą tą podstawę, którą uzyskaliśmy na tych klasach i tak naprawdę eksplodujemy swoim byciem w cały świat. Et après le ESB qui est pour energetic synthesis of being, qui est la synthèse énergétique de l'être, ça c'est une classe avancée pendant laquelle on ramène Jirka. I love it. Où on amène cette énergie de l'être à exploser dans l'univers, dans le monde entier, et c'est une classe avancée qui est trois jours. And people say that they feel like ludzie mówią, że czują się jakby te wszystkie kawałki, które gdzieś porzucili w przeszłości, kawałki siebie, tak jakby wszystkie te części ich wreszcie razem spójnie spotkały się znowu. Témoignent après et disent qu'ils ont l'impression que il y a ces parties de eux qu'ils ont laissé quelque part dans le passé, quelque part dans l'espace dans leur vie. Qui comme s'assemblent et qui font qu'ils puissent être pleinement eux-mêmes et pour se sentir vraiment soi. Najbardziej zaawansowana klasa to symfonia możliwości SOP. Musisz najpierw pójść na BARS, poziom podstawowy pierwszy, poziom drugi, trzeci oraz klasę ESB. Musisz mieć tą podstawę bycia, podstawę dla zmiany i tam odkrywamy symfonię możliwości, którą jest Wszechświat i możesz używać tam swoich wyjątkowych energetycznych możliwości, żeby kreować zmiany dla innych ludzi, żeby kreować dla siebie i dla nas wszystkich. I wtedy możemy być nawzajem dla siebie wkładem energetycznym, żeby kreować zupełnie inną możliwość dla całej planety. À ESB, déjà, j'ai oublié de dire que les prérequis, c'était BARS Foundation et niveau 1. Et là, pour la symphonie des possibilités, qui est encore une classe qui demande à la fois le prérequis de BARS Foundation niveau 1, niveau 2, niveau 3 et ESB, pour avoir la fondation d'être soi, là, c'est quelque chose où on explore la symphonie des possibilités avec l'univers entier, où chaque participant contribue avec sa présence et son énergie unique pour créer encore une symphonie au-delà de ce que nous, chacun, individuellement, on peut être. Tu możesz powtórzyć? Że potrzebujemy mieć podstawę bycia, musimy mieć podstawę zmiany. Do tej pory nie słyszałam jeszcze tego, jak to mówiłeś, Dane. Avancé, on a besoin d'avoir la fondation et la base d'être et la base de changement pour pouvoir être et vivre cette contribution et créer du changement ensemble en symphonie. And so this is all about giving you access to the you. Chodzi o to, żeby dać wam dostęp do tych, którymi wiecie, że jesteście, ponad ograniczeniami tej rzeczywistości, w których żyliśmy do tej pory, i mieć te umiejętności i możliwości, którymi jesteście, możecie być dla planety, które wiedzieliście, którymi wiedzieliście, że powinniście być. Toutes les possibilités au-delà de ça. Pour la planète aussi. Hein. Pour la planète et pour tout, oui, pour toute la planète et pour l'univers entier, qui sont assez grands et qui vont au-delà de cette réalité limitée qu'on croit étant notre réalité et le carcan dans lequel on doit vivre. Donc c'est pour aller au-delà de tout ça. And everything we knew was possible. Yeah. Wszystko, co wiedzieliśmy, że może być możliwe, do tego mamy dostęp. Dziękujemy bardzo, Dane.
Jeszcze kilka dat. Dałeś nam tak wiele, czuję się przetransformowana. Jestem bardzo wdzięczna. Jeśli chcesz coś jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do dat, proszę, powiedz teraz. Donc on va vers la fin de ce hangout et je voulais dire, je voulais déjà te remercier, merci de tout ce que tu as été et donné pendant ce hangout. J'ai beaucoup de gratitude de ça. Et avant que je commence à présenter des dates et parler des dates qui viennent, est-ce que toi tu vas encore ajouter quelque chose? So, my beautiful friends, moi piękni przyjaciele, co wy wiecie, po co wy tu jesteście, co wy macie, chcecie tu wykreować na świecie, jaką możliwość chcieliście, żeby było wasze życie, jaką możliwością chcecie, żeby było. Teraz jest na to czas. Vous savez qu'il est possible, que vous avez pas voulu savoir avant. Quelle possibilité, de quelle possibilité êtes-vous conscient que vous avez voulu ne pas voulu savoir avant? What do you know? Co wy wiecie o sobie, co udawaliście, że nie wiecie i wypieraliście, że wiecie, a jeżeli pozwolicie sobie to wiedzieć, zmieni się wszystko, będzie jeszcze wspanialsze. Jaką świadomość masz na temat tego, co jest możliwe i dostępne jako nasz świat i w naszym świecie? I gdybyś już więcej tego nie zaprzeczał, dałoby nam możliwość kreować tego jako nasz świat. And what if now is the time? A jeżeli to teraz jest na to czas i ty, prawdziwie będąc sobą, jesteś darem, zmianą i możliwością, której teraz wymaga ten świat. Zadajcie sobie pytanie, jeżeli pojadę na tę klasę, jakie będzie moje życie za 5 lat i poczujcie energię. Kiedy nie pojadę na tę klasę, jakie będzie moje życie za 5 lat, będziecie wiedzieć. Wy wiecie, kiedy coś jest dla was. Wiecie, kiedy jest ten czas, żeby coś się zadziało. Podążajcie za swoim wiedzeniem zawsze, proszę. Pour cette classe, par exemple, pose-toi la question. Si je vais aller à cette classe, comment sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne vais pas aller à cette classe, comment sera ma vie dans 5 ans? Et fais confiance à ton savoir et écoute ton savoir de est-ce que maintenant est le moment de changer des choses et de créer quelque chose de nouveau? Tu le sais. Dziękuję, że jesteście na tym hangoucie i że spędzacie z nami czas i jesteście tym energetycznym wkładem. Dziękuję wszystkim na całym świecie, którzy oglądają. Mam prośbę. Merci d'être ici avec nous et merci au-delà d'avoir été, d'avoir pris le temps d'être ici avec nous, merci de nous avoir contribué avec ton énergie et maintenant moi j'ai quelque chose à vous demander. Na trzy chciałbym, żebyśmy wszyscy, żebyśmy wykreowali teraz pokój i świadomość na tej planecie, na trzy. Wszystko, co musicie zrobić, bądźcie po prostu gotowi być tym wkładem, jakkolwiek potraficie to zrobić. Ja to zrobię tak, ale wy bądźcie po prostu wkładem do tego. De l'harmonie et de la conscience sur cette planète et dans ce monde. Et tout ce que tu as à faire, c'est juste vouloir, moi je vais faire ça, et tout ce que toi tu as à faire, c'est juste contribuer, avoir la volonté de contribuer à créer plus de conscience et de paix dans le monde. Zrobimy raz, dwa, trzy, żeby zmienić to wszystko, co nie pozwala, by świadomość i pokój były na tej planecie i w waszym życiu. I raz, dwa, trzy, cztery, żeby wykreować to jako naszą przyszłość. I zobaczcie, czy spostrzeżecie, jaka to energia. 1, 2, 3. A teraz na 4? Maintenant. 4. 1, 2, 3.
3. 3. 4. 4. And one more time. I jeszcze raz. Encore une fois. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. And when you're doing that, kiedy to robicie, prawdopodobnie spostrzegając energię przyszłości, spostrzeżenie tej energii pozwoli nam wykreować to, co chcemy wykreować w przyszłości. Nawet w Biblii jest powiedziane, że kiedy dwóch poprosi, będzie im dane. Qui s'unissent et qui demandent, ils reçoivent. Let us start using that on our behalf. Jakby to było, jakbyśmy zaczęli tego używać, gdybyśmy razem prosili o wspaniałość i możliwości, aby ukazały się dla nas. Jak to było, gdybyśmy przestali udawać, że jesteśmy samotni i sami. Se bercer dans le savoir que ces possibilités plus grandes sont possibles et peuvent apparaître au lieu de prétendre qu'on est plus petit et qu'on ne le sait pas. Dziękuję za to, że jesteście na tej planecie. Jestem wdzięczny, że istniejecie. Razem możemy zmienić wszystko, co tutaj nie działa. Czy już to powiedziałem? A jeżeli wy, będąc sobą, jesteście darem, możliwością i zmianą, której wymaga ten świat, jesteście. Zabierzcie się do roboty. Dziękuję, Kas. Dziękuję. Dr. Dane here.com. Tam możecie znaleźć informacje o wszystkich klasach. Drugiego października w Rzymie mamy Ze smaku istnienia. Wrzesień mamy Paryż. Mamy ESB w Londynie. Będzie również poziom 2 i 3 w Rzymie 2 października, więc możecie zbierać już wymagania, które są potrzebne, żeby wziąć udział w tej klasie. I później mamy symfonię w Sztokholmie, symfonię możliwości. I uwierzcie mi, nigdy nie będziecie już tacy sami. Doktorze Dane here. Jesteś wspaniały, niesamowity. Zawsze jest ogromna przyjemność pracować z Tobą. Vous trouverez l'information là-dessus sur drdanehere.com. Et toutes les classes qui vont se passer en Europe, en commençant par A Taste of Being. Après, on a le classe de Being You 3 jours et demi à Paris du 18 au 21 septembre. Suivi le week-end d'après, le 26 septembre, par le ESB à Londres. Il y a le niveau 2 et 3 à Rome, les 2 à 5 octobre, c'est ça? Yes. Octobre. Yes, that's true. Yes. Voilà. Et donc, avec ces classes-là, vous pouvez avoir les prérequis pour nous rejoindre en novembre pour la Symphonie des possibilités dans la magnifique ville de Stockholm. Yes. Et merci beaucoup. Go ahead, I'm sorry. Oui, merci beaucoup, Dane, pour ce hangout. Et merci pour la traduction française. Dziękuję też wspaniałej Henryce. Po raz pierwszy w Europie mamy też debiut klasy o zaklinaniu ciał. Et pour la première fois en Europe aussi, enfin on a les traductions pour la classe de Dane qui est le chuchoteur des corps. Body Whispering Class. Zaklinanie ciała albo szepty ciała, jak to woli. Nie możemy się doczekać już, kiedy się Dane pojawi. Będziemy mieć też wspaniałą teleklasę, która zaczyna się 3. To będzie teleklasa pod tytułem Magia Ciał. To, czego ja się nauczyłam o ciałach,
Naprawdę jest to niezwykłe. Popatrzcie na stronę Dana, drdanehere.com. Jeśli poczujecie energię przy jakiejś klasie, kiedy poczujecie to podekscytowanie, teraz mamy około 600 ludzi online. Pas attendre septembre pour avoir un taste et un goût de Dane avant. Il y a une classe, une téléclasse qui commence dans deux jours qui s'appelle Magic of Bodies, qui est la magie des corps. Qui est quelque chose, une classe vraiment extraordinaire où chaque personne à qui j'en ai parlé me disent qu'ils vont participer à cette classe-là. Et ce que cet homme a contribué à moi et ce qui m'a appris sur les corps et sur la contribution de corps est absolument phénoménal. Donc si tu as senti quelque chose qui te tire vers là, ou si tu savais, tu en as entendu parler, tu sentais que ça vibrait en toi, mais tu voudrais avoir plus d'informations sur cette place-là, la magie des corps, The Magic of Bodies, ça commence dans deux jours, et vous pouvez aussi trouver toutes les informations là-dessus sur le site de Dane. Great. Thank you, Dane. Dziękujemy, Dane. Thank you, and thank you, Enrica. Thanks, y'all. Bye-bye. Bye-bye now. Salut. Thank you, Enrica. Bye-bye. Thank you. Merci.